Okej, moi drodzy, witam bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Shiro, witam w kolejnym odcinku Fear and Hunger. No i oczywiście sobie kontynuujemy naszą wyprawę, mahabr. I kochani, no już dźwięk naprawiłem, na szczęście. Ja sobie tu od razu zapiszę książką przy okazji to, co miałem tutaj zrobić, czyli zabić tego stwora bez udziału końca. No i tak, mówicie mi ogólnie, że mam do dyspozycji chyba dwa endingi, tak? Jeden na pewno. Teoretycznie mogę dziewczynkę wywalić z tej ekipy. Tak samo pieska mogę wywalić. Piesek się nie przyda, a jest w sumie to losowa postać. Byliśmy chyba. Tu chyba byliśmy, dobra. Więc tak, nie jest to chyba głupi pomysł, żeby się pozbyć Kundla. Mimo iż Mundes no nie jest złą postacią, ja nigdy nie powiedziałem, że Mundes jest złą postacią. Tak, jakby nie patrzeć, można ją czymś zastąpić. Okej, okay. Tutaj było przejście, tu już wszystko jest wyzbierane. Kurczę, już nie pamiętam dokładnie, gdzie ja byłem. Nie pamiętam, gdzie ja byłem i gdzie się muszę w tej chwili udać. To jest słabe. Widzę, że z nimi możemy bez problemu też walczyć. Tu był ten smok. Kurde. No właśnie. Dodatkowo. Taki myk. Chwilę. Światło znaczy się pomiędzy szczelin w drzwiach, ale drzwi są uszczelnione i ani drgną. Istnieją rzeźby, które wydają się przedstawiać bogów wchodzących przez drzwi, a człowieka postawionego na zewnątrz. To interpretacja. Investigate. To jest to, gdzie jest kształt korony królewskiej, okej. Okay. Tego nie mamy. Nie mamy nawet jak tam wejść. Nie mamy nawet jak... Po prawej jest przejście do downtown. Kurde. Powiem wam, że teraz zbytnie nie wiem, gdzie można przejść w sumie. Nie mam pojęcia, nie przygotowałem się trochę na ten odcinek. Czy my ten posąg widzieliśmy? To jest dobre pytanie. Nie wydaje mi się, że ten stopu tutaj stoi. Chcesz się pomodlić? Chcę. Dobra, do bogów podziemi. O, to już coś było. Końce, tu nic już nie zostało, tu też nic nie zostało. Tam stick tutaj pozostał, tu również nic nie zostało. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie może być, gdzie mogą być pozostali dwaj bogowie. Tajemniczy posąg chwili stoi tu samotnie, investigate. Statua wydaje się pusta w środku. Aha, to brzmi pusto. Czy to coś nam może powiedzieć? Kurde, nie wiem. No i właśnie też pisaliście mi, że taka scenka z tym kotem, czy z tym dzieckiem na początku, to jest właśnie cutscenka z Pocket Catem. I ja się z wami zgadzam, w 100% się zgadzam. Dziwne, że ja w ogóle na to nie wpadłem. Faktycznie, przecież on bardzo lubi dzieci. To raz. Dwa, jakby nie patrzeć, tego nie słyszeliście, ale był tam dźwięk kota, był tam dźwięk miauczenia, więc to na 100% był Pocket Cat. Czy nas tu nie było? I cudem? Zajmę ci scroll. Dobra, krew i kwiaty, magia pierwsza. To nic nie ma. Ej, no nie wiem, czy mnie tu nie było? Dziwne. Naprawdę jestem coraz bardziej skłonny do poświęcenia albo dziewczynki, albo wilka. Bo tu chyba wracamy. Bo tu nawet było wejście. Inne stwory. Dużo innych stworów. Mega dużo innych stworów.
Jest wielki. Przejdzie. Ale nie zauważył. Tu się coś zmienia. Ciekawe, czy ogólnie lochy się zmienią. Wow, to jest w ogóle jakieś inne przejście. Dobra, niech będzie head. Będzie tail. Throwing knife. Tu możemy chyba to wyłączyć, prawda? O dziwo, nie. A nie, dobra. Możemy wyłączyć. Pytanie, czy tutaj ten beacon będzie. Ja spróbuję użyć tej kostki. Jest beacon. A tylko to było zamknięte. Nie było wartościowego. Tu 5 tinderboxów. No i fajnie. No i fajno. Czyli dobrze mi się wydawało. To wcale nie jest złym pomysłem wrócić się teraz do lochów głodu i strachu. To nie jest głupim pomysłem. Tylko oby nie wpaść na te monstra, które tutaj podróżują. Ja bym też pozwiedzał tutaj więcej. Tutaj więcej. Ogólnie mówiliście też o tych ciałkach, czy o tych sercach, które musimy poprzebijać. Zostało bodajże jeszcze jedno i to właśnie gdzieś tutaj w Mahabr. Ale gdzie to może być? Nie mam pojęcia. Nie chcecie mi tego zdradzić, no. Nie chcecie mi psuć aż do gry. Chociaż tak jak wam powiedziałem, no to ja akurat nie mam większego problemu z tym. Wow. Idziuś, gdzie? Nie mam większego problemu z tym, bo mnie interesuje historia. Mnie interesuje historia tej gry i naprawdę, czy mi to aż tak obsuje grę? No nie wiem. Tutaj pewnie jest jakaś zagadka do rozegrania. Kurczę, nie wiem jaka. Nie wiem, kurczę, jaka. Nie da się ich ruszyć. To się da ruszyć. Czyli już wiem, co jest, jakiego typu to jest zagadka. Czyli dobrze rozumiem. A, tylko to się nie da. Spartaliłem. Ja, spartaliłem chyba. Może i je? Dobra, jednak spartaliłem. Jednak spartaliłem, cholercia. Teraz się już zablokowało, już dupa. Teraz już dupa. No właśnie, chociaż? Nie, no też dupa. Reset, coś, cokolwiek. Nic, prawda? Dobra, dziewczynka zdaje się być głodna. Powinna być głodna. Obstawiam, co tutaj trzeba zrobić. Trzeba doprowadzić tą statuę oczywiście do końca. Tylko my już chyba teraz tego nie zrobimy. To już się nie zresetuje niestety. Chyba, że wejdziemy i to się zresetuje. Być może. Mówię, że nie. Czy te figury również? A i owszem. Te figury również. Widzę, że te zagadki są coraz ciekawsze. Być w ten sposób. To mi nie wyjdzie teraz, kurde, no. Spartaliłem już. Spartaliłem już. Chociaż może i nie. Wiecie, chodzi o to też, że nie chcę po prostu za nudę z tymi zagadkami. Fajnie, że tu możemy się tym zabawić, ale
Nie jestem przekonany co do tego. Chciałbym naprawdę pomyśleć. Naprawdę bym musiał pomyśleć. Bo tu jest tego dużo. Tu jest tego dużo. Naliczyłem trzy zagadki w tej chwili. To jest pusto. I mamy trzy zagadki do rozwiązania. Które będę musiał rozwiązać, ale myślę, że zajmę się tym w następnym odcinku. I ja oczywiście, kochani, pamiętam o tych odcinkach, które wam wysłałem. Efekty kostki znikają, gdy udajesz się w dół katakumb. Czyli to nie działa w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale okej. Odwal w nogę. Katara drugą rękę mu odwal. Kochara, to był pierwszy. Aha. Świetnie, jeszcze stracił lewą rękę. Jeszcze stracił lewą rękę. Oj. No tak też można, no. Jeszcze Kochara, co był... Nie wiem czym, ale okej. U Stinger pulsuje. No nie wiem, to już będzie chyba do powtórzenia. Tutaj w razie czego możemy poświęcić pieska. Czy chcesz poświęcić swoją własną krew na tym ołtarzu? Tak. Ale uczyłeś się nekromancji. I tu już też nawet się więcej nie nauczymy, po prostu się nie da. Już raz zużyjemy to. Kurczę, ja cię widziałem? Martwa osoba. Więc muszę poklikać również dobrze jak wtedy. Dajemy trochę. O, może użyć nekromancji. A nie masz miejsca. Szkieleta wdrożenia. Szkoda, bo w sumie moglibyśmy użyć tego szkieleta potem w razie czego do wzięcia, kochani. Do miecza. Ale ja mam jeszcze jeden ending, który chciałbym zrobić w sumie tutaj. Tylko to... Nie będę was okłamywał, pewnie zakończy nam rada. Będę musiał zaraz przejść tego od początku wszystko. Bo w teorii musimy, jakby nie patrzeć, ocalić to dziecko tej bogini, tak? Spróbujmy po prostu wyjść z tą, tą ekipą, którą mamy. Po prostu wyjdziemy sobie i zobaczymy. I tak nie chcę, żeby Kara tracił rękę, więc... Powiem, nie boli nas to. Nie boli nas to. No to nie było to. Jest wejście do góry. No i jesteśmy w basemencie. Złoty gąstek też nas nie interesuje w sumie. Złoty gąstek też nas nie interesuje. Też byśmy mogli nekromancji użyć w sumie. Kurczę. Naprawdę coraz... Ciężej mi wymyśleć, co my tutaj dalej możemy zrobić, bo no, tu już gra się rozwarstwia troszeczkę. Trzeba udać się do specyficznych miejsc, żeby cokolwiek ugrać. Czy to jest serpentine? Stwierdzaj. Nie mam tyle srebra. No i fajnie, o co chodziło? Dobra. Czyli tak. Wydostałeś się z dungeona głodu i strachu. Część ciebie ciągle nie wierzy, że jest to prawda. A ja, czy to nie jestem sam Endik?
Pewnie, że tak. Ej, no. Nic się nie zmieniło. Tu się nic nie zmieniło. Wciąż możesz poczuć presję nieskończonych się ciemności, którą oferowały podziemne jaskinie. Wciąż słychać odległe trzepotanie skrzydeł. To już wiemy, wiemy. No właśnie, to jest ten sam ending. To jest ten sam ending. Nic nam to nie dało. Zobaczcie w ogóle, jaka ta dziewczynka jest mała. To jest ending E. Ape. No nie, no tak to nie będzie. To teraz, zanim to przejdzie, trochę minie. Wracamy. Wracamy i myślę, że do Mahabry się dalej udamy. Chyba się dalej udamy do Mahabry. Dobra, wrócę do was za chwilę. Okej, moi drodzy, cofnąłem się do niżego zapisu w sumie. I jestem obok tych strażników i zauważyłem, że to jest w ogóle jakaś skrzynia. Zauważyłem, że to jest jakaś skrzynia. Może ona coś to da w sumie. Będzie head. Jest Tails. Jest pusta. Nic nam to nie dało. Nic nam to nie dało. Black Vial. Tam jest to potrzebne. Znów dam head. Próbujemy Tails. Świetnie. Ale co nas nie było? Stone. Też nam nic to nie da w sumie. No, chcę bardziej zeksplorować to Mahabr i wydaje mi się, że nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu. Przynajmniej w jednym miejscu. Szukam i szukam, ale nie mogę znaleźć. Nie mogę znaleźć. Jakbym zaraz tylko te tabliczki, wiecie, przy rozwidleniu. To już byłoby mniej więcej. Mniej więcej okej. Okay. No to jest powrót, tak? To nie jest to. No to jest powrót chyba. Chociaż może i nie. Ej, może i nie. Chyba nie jest powrót. Tak, to nie jest powrót. Tu nie byliśmy. No i dobra, no i wyszło jakoś w miarę. Red Vial. Rzeczorku. Kinderboxy, które i tak nam nic nie dadzą. Salami. Trochę chleba. Zapalmy torcza. To jest kolejne przejście. Ej, ej, ej. Robi ciekawie. Właśnie chyba tego miejsca szukałem. Zamknięte. Uuu, widzę jakąś krew. Uuu, nie tylko. No łańcuchy, widzi tu jakaś istota. Poke it. Reakcji. Chyba czy tu znajdziemy Pocket Cata na przykład. Czy on tu gdzieś będzie. Pocket Cat, jakby nie patrzeć, jest, wiecie, no, wynikiem Boga Księżyca. Teoretycznie. Tego, co nam powiedzieli bogowie. I bardzo jest taką interesującą postacią. Więcej nie będzie. No właśnie. I możemy wyjść z Bikona. O. Oh. Zmieni tego FPS-y spadły. Halo, co tu się dzieje? Ej, chociaż sprawdzę. Może mi się miejsce na dysku kończy? To dziwo nie. Ej, nie wiem, co się dzieje. What the fuck? Ej, coś z grą chyba jest nie tak. Coś z grą nie tak. Dobra, wyłączmy sobie beacon. Zobaczymy, co się dzieje w realnym świecie. O, biedostwo. Wiadomo wyszło. Zapalmy to. Są pajączki, są szkielety. W sumie więcej nie ma. Wiem, że tu skrzynie, te, które już były, już z nich skorzystać nie możemy. Tu wyżej też chyba nic nie było.
A że mnie tu nie było? Nie przypominam sobie... Dobra, przypominam sobie to miejsce jednak. To było to miejsce ze smokiem. I faktycznie tutaj chyba ja nawet podążałem na początku. Tutaj to ja podążałem na samym początku. Dobra, pozapalajmy to wszystko. To jest tutaj, jest jeszcze niezapalone. No właśnie, całe dwa. Może nie działa? Okej, okay, czyli marnujemy tinderboxy tylko. Coin, lucky coin. No tyle o ile. Tyle o ile. Nie ma niestety. Trzeba zapamiętać, że jest tam ten beacon. Jest tam ten beacon. Tego można użyć. I tu jest niestety przepaść. Rzućmy kamień. Dobra, jest coś tam w sumie blisko. Jest coś tam blisko, ale zanim tam pójdziemy, to oczywiście pójdziemy sobie również włączyć beacona. Może ten świat kiedyś nie był zapadnięty. To też jest ciekawe. Ten beacon nie jest daleko. No dobra, musimy sobie zawalczyć. To, że to nie będzie problem. Nawalimy cię na pyrkę. No my jest naprawdę... połknę dziewczynkę. I misy walą. Jakby trafił, to by zabił, no. Niestety. Nie chcę Soul Stone'a, nie chciałem go kopać i bić. Dobra, jak nie masz nic, to nie masz nic. Włączamy beacon. Włączamy beacon. Idziemy. No i toczą zdaje. Dobra. Jak ta droga? Jak ta droga? Czy ta droga jest? Jest. O dziwo jest. I tu była ta osoba rozwalona. Teraz więcej krwi. Kolejny beacon. Dziwnie FPS-y spadają, naprawdę. Tu Vial kolejny. Jest coś dziwnego. Jakiś blood pit. Jakaś dziura. Wydaje mi się, że tu będzie kolejne bóstwo. Takie mam wrażenie, że tutaj znajdziemy kolejne bóstwo. Smoki. Silver coinsy. Pozbierajmy najpierw. To nic. Jak nasze zdrówko. Hangar 22. A i w sumie nie jest źle. Ale ładnie z mindem siedzimy nawet. O, udało się. Iron Cuirass. To może zapiszę? Jest głupi pomysł. Dobra, niżej. Oby tylko teraz się nie dać zabić. To pewnie nie będzie jakieś łatwe. To pewnie nie będzie łatwe. Pinecone. No właśnie. The Redman screams. Krzyki Redmana wypełniają korytarze. Ej, ty powinieneś być w teorii łatwy do rozwalenia. No właśnie. Można cię walić po łbie. Uuu, podwójnie.
Trochę tłucze, no. Trochę tłucze. Dobrze zapisałem grę. No. To dużo mu tam nie zostało tego zdrowia. Przewod maszyny jest zgarbiony i martwy. Możesz użyć tury Stone'a. To samo. Ja się go zeskinować. Kurczę, ale myślałem, że będzie dało się przejść dzięki temu, ale chyba nie. Dobra, ja już wiem, że chcę to cofnąć. Nie opłaca się z nim walczyć. Mogę się nie opłaca z nim walczyć. Jak powiedziałem, myślałem, że dzięki temu, że go zabijemy, będziemy mogli przejść dalej, ale no niestety nie. Niestety nie. Unlucky coin kolejny. Kolejny dirt. Sowieto zostają łańcuchy czekające na ofiarę. Czy chcesz włożyć kacharę na łańcuchy? Nie. Dźwignia jest zablokowana. Ej, ale dobra, no sprawdźmy. Zabierzmy kacharę. Pierwszy ból, drugorzędny ból. Co tu się dzieje? No shit. Czym ty jesteś? Oho, jak mi przypierdoli. No, dwa misy. Ile ty masz ataków? Ile ty masz ataków? Ty masz zdrowia. Ja pierdzielę. Jest w torment. 42. Czy was w domu biją? Czy was w domu biją? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No i Polaki koinie niestety. A przynajmniej bottle fail. Dobra, no tam nie idziemy na razie. O, bottle of whisky. Dużo rzeczorków. Dobra. Tu będzie... Tail? Tak. Pro fencing. Tego jeszcze chyba nie mieliśmy. To jest przejście z drugiej strony już. Ciekawego, nic ciekawego, nic ciekawego. I to jest przejście pewnie na środek, prawda? A i owszem. Tu przejście nie widzę. A nie, dobra, to było przejście z tego pierwszego. I zostaje nam tylko i wyłącznie już w tej chwili. Czemu one krzyczą? Niedobrze. Trochę się teraz boję. Ja już chyba robię nawet głodni. No dobra, no. Spróbujmy jeszcze raz kacharę włożyć na łańcuchy. Mógłbym zapisać przynajmniej. Nie wiem, co mu robię naprawdę.
Chyba go zabiliśmy. Definitywnie go zabiliśmy. Ale krew spłynęła, nie jest źle. Tylko co to dało, nie wiem. Oprócz tego, że teraz płynie krew, to chyba nic. Pierdziele, jakie dźwięki, co tu się dzieje? Chyba chore. Mówię, że to jakiś blood pit będzie. Coś słyszysz? Jakby coś podnosiło się z kurzy krwi. No nie. Cholera. Czym ty jesteś? Tormented. Tormented one, tak w ogóle. Udręczony. Ja muszę sobie sprawdzić tłumaczenie. Kurde, nie wiem jak go atakować. To jest słabe. Żeby... O Jezu, jeszcze misy poleciało, jej. Dychę, 14. 8, 9. 20, Jezu. Jakbym nie mógł dziewczynki poświęcić. Fajt. Ale nie ma jednej ręki. Quick padł. Nie ma drugiej ręki. Ty masz nogę, masz tylko torso, okej. Okay. Serio? Prince of Torment, aha, dziewczynka. Popa dziewczynka. Chcę zobaczyć, co się stanie. 5. No i poszło. No i nara. Czy da się Kaharę w jakiś sposób uratować? Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. No próbuję jeszcze raz. Gdzie tu byłem? Właśnie chyba nie. Rączki na podłodze są mocno i wytrzymałe. Kurde. Teraz to był cloth fragment. Teraz to lipa. Teraz to lipa. Vial. Teraz nas chyba nie widział nawet. Tu był Tails. Teraz był Her. O. O. I losowe. Ale to jest creepy w chuj. Glicerina. Ale to jest creepy. No właśnie, ale nie chciałbym Kahary. Ale chyba będę musiał. Jaka jest różnica, jak ja to sobie po prostu w ten sposób zrobię? Co się stało? Próbujmy go zniszczyć, no. Wątpię, ale no, być może. No, gdyby jeszcze misów nie walili. Zaraz tylko tormenta walnie i dupa. Aha. Idź po dziewczynce. Chains of Torment. No to było szybkie. To było szybkie, kurwa. O co z tym chodzi? O co z tym chodzi? Kurde, nie wiem. Broden Buckler.
Czy ja mogę ulepszyć jakąś postacie? To jest dobre pytanie też. Optimize tu jest na maksa. Optimize, no nie, no jest Soul Devour. Masz mieć Sword of Stone'a. Wąsicy, czemu nie chcesz mi sam wyłożyć? No nie, nie chcę tego. Kurde, no to nie możemy ich nawet ulepszyć. Jaka lipa. Ale być może jak użyję skilla na przykład właśnie od Shiro. Tego Mind 98. Nie będzie głupie. Enic Whispers. Ale nie no, i mam dużo życia. Lepiej się uleczyć potką. Tylko tego jest przynajmniej. Raw meat. Teraz jest tak creepy. To był hair. Teraz wszystko hair. Scroll of General. To jest ten Scroll of General? Pytanie. Poznaj sekrety sztuki wojny. Wielcy generałowie wiedzą, kiedy defensywa jest warta życia. Coś mi to dało? Defense Stance. Ciekawe. Wiem, co mi ma to dać w sobie. Ja tylko ten Kof Fragment był. To będzie był? No, będzie był. O, właśnie. Dobra, ja to zapiszę. Ja to zapiszę, żeby nie było. Żeby nie pierdzielnąć i nie nadpisać. Próbuję jeszcze raz. Nie wiem, co ja mam tu robić w sumie. Tak, Harę to zostawiam, no nie? Pytanie, czy ja go mogę... No bo ja mogę rozciągnąć w jedną stronę i tyle, no nie? Ale... ja mogę go jakoś uratować, czy ja go muszę zabić tutaj? Bo wtedy to by było słabe. Jedno i drugie. No kurde, jeszcze mnie straszy, no. Idziemy dobrze. No nie, no to się nie da. To się nie da. On i tak się wykrwawia. A? On i tak się wykrwawia. No nie ma opcji. Nie ma opcji. A zanim tu wyjdziemy, to i tak się muszę... chyba uleczyć, nie? Dobra, no użyjmy skilla. Niech stratę. Healing Whispers. I tak w sumie... no nam to nic nie robi, prawda? Anger 34. I tak wątpię, żeśmy go pokonali w ten sposób. Moldy Bread. Tutaj po 30. No to dużo nie dało. I weźmy sobie jeszcze może jedno serami. No i git. I spróbujmy. Kurczę,
odkrył. Może tu coś jest, jakiś sposób. Nie wiem. Właśnie, no i tak non-stop będziemy atakowani przez niego. To skupmy się na jednej ręce, no. 7, naprawdę? Dobra, jedna poszła. Kolejna opka. Nie wiem, czy jak my nie rozwalimy mu ręki, no właśnie. No i będzie teraz tak, że on będzie używał tej cholernej umiejętności swojej. No same misje są. Pains of Torment, no właśnie, nie po dziewczynce. 50. Dobra, użyj sobie Panic Whispers. I ono wszystko. Dostał w łeb. Pains of Torment kolejne. Kurde, ile to wali. Próbuję walić w łeb. Leci weak, no. Stop weak. Teraz na Shiro leci. 42. Nie wiem, co on wali, czy w torso, czy... No nie no, bo w głowę chyba. Kurde, traf. Torment. O, teraz Amunless. To też nie jest źle. Skills. Hellenic Whispers. Termidam zostało. Kolejny Moonless leci. 10, to fuck. I dziewczynka pada. Miss! Kolejny weak poleciał. Dziewczynka, użyj może itemu. To jest 80. Dobra, no pomogę. Niestety. Miss. Ile ty masz życia, gnoju? Miss, proszę. Niestety, 50. Miss. Chains of Torment. Nie wiem, czy się opłaca w ogóle w jakikolwiek sposób walić go. Jak to? Ej! Typku! Typku! Light Blue Vial. A Throwing Knife działa jako ogólnie w torso, tak? I tak już przegrałem, no. Uuu! Nie opłaca się. Trzeba mu po prostu rozwalić jedną rękę i dopiero wtedy. Ręczony przystaje ataków i wysuwuje się bliżej środka basenu. Ogarnie się straszne uczucie. Jakby miało się wydarzyć coś, co powinno pozostać nieznane ludzkim oczom. No bez jaj. No bez ja. Ja pierdzielę. Trzecie koło zostaje.
Zablokowane. Palimy drugie. Drugie teraz to zablokowane, okej. No nie, no kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia. A może powinien z nim pogadać? Ej, właśnie, bo jeszcze nie gadałem. No ale i tak stracimy Harę, tak? Kurde, nie wiem. Ja mogę to kręcić, no jeżeli go to zabije i tak, to... To luz. I tak nie żyje już teraz. Szkoda mi Kahary, kurde no. Naprawdę inwestowaliśmy w niego dosyć sporo. I chciałbym wiedzieć, czy jest inny sposób na to. Tylko Kaharę mogę poświęcić. Dobra, spróbuję jeszcze z nim pogadać. Skills. Counter Magic może zadziałał, chociaż. Pogadajmy. No i tak to nie może w sumie kurczę robić. Trudno. Dobra, próbujmy z tym porozmawiać. Poczekaj. Nie walczmy. Aha, po prostu stoi w ciszy. W kałuży krwi. Dobra, a spróbuję coś jeszcze. Bo w teorii... No właśnie. Najgorsze jest to, że Moonless atakująca może być problematyczna pod tym względem. Po łapce ma już. Walimy w klatę, full. Ta rączka nas nie obchodzi. Bo on w sumie jak... wiecie, ta ręka jest, to jest dobrze. Może mu nie zdąży tego rozwalić. 15 ledwo. Chyba się uparłaś tą rękę. No właśnie. Definitywnie to jest na niego sposób. Jest w torment na dziewczynkę. I zabił. Utas jeden. Dobra, trzeba oczywiście koło blokować na pewno. Wolfram Tear. Moonless została trochę. Nawet nie trochę, a mocno. No i dupa, Moonless. Spróbuję jeszcze Counter Magic. Revolution Tear. I Chains of Torment wpada. Dziękuję, dobranoc. Nie wiem, nie mam na niego sposobu, kurde. Znaczy, na pierwszą fazę mam. Na drugą gorzej, znacznie gorzej. Ale no, wydaje mi się, że blokując pierwszy, ten duży okrąg, blokuję mu ten główny spell. Drugi ten okrąg środkowy, to jest ten taki, wiecie, poddychu, ten taki szybki jakby. Ale kurde, nie chcę tracić Kahary. To jest problem. To jest mega problem. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie oczywiście w komentarzach. Ja to nagrałem o 23, w sobie 4, więc no, śmiesznie. Piszcie w komentarzach. Pamiętam o tych odcinkach, które są zaległe, więc spokojnie. Nie martwcie się, one wejdą niedługo. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu. Grał z Shiro. My się widzimy w odcinkach Fear and Hunger. Trzymajcie się. Hej, hej.